11 lipca wspominamy świętego Ketilo, prezbitera. O świętym Ketilo mamy bardzo skąpe informacje. Wiadomo o nim tylko tyle, że urodził się na początku XII wieku w zacnej duńskiej rodzinie. Był bardzo pobożnym i szlachetnym człowiekiem. Biskup miasta Wiborg w 1125 roku wyświęcił go na kapłana. 5 lat później Ketilo wstąpił do zakonu kanoników regularnych świętego Augustyna. Powierzono mu funkcję wychowawcy kleryków przychodzących do zakonu, a także kopiowanie ksiąg. Znany był jako gorliwy kaznodzieja, misjonarz i zakonnik. Ketilo zmarł w Wiborgu w 1150 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Ketilo na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.